możliwość asekuracji, tak jak u ludzi młodych, jest bardzo opóźniona, ten czas reakcji jest wydłużony. Ze względu na wzrok też nie dostrzegamy z wyprzedzeniem tej przeszkody, tak jak młoda osoba. No i mamy dużo z tego tytułu kłopotów. Proszę Państwa, dostaliście takie piłeczki od Pana Ministra, tak? I tu chciałem na początku, zanim rozpocznę, jeszcze wykład powiedzieć, że to są takie piłeczki, my je nazywamy antystresowe. Można sobie tą piłeczkę pognieść, jak bardzo pomiętolicie się, nic nie stanie. Jak coś Was z Państwa w otoczeniu denerwuje, to nie rzucać? To nie rzucamy piłeczką. Ją mamy przy sobie, możemy ją sobie pomiętolić, możemy sobie schować do spodni, można na niej nawet usiąść, nawet tego Państwo nie odczujecie, ale warto ją mieć w różnych sytuacjach życiowych, nawet w rozmowach z ludźmi, tak? Dzisiaj mamy różne sytuacje i zawsze sobie tą piłeczkę można pomiętolić. Ale dodatkowo jest jedna rzecz. Dopóki Państwa dłonie są sprawne, tym lepiej funkcjonujecie. I ta piłeczka daje taką możliwość, że miętolenie tej piłeczki sobie przez cały dzień usprawnia bardzo mocno Państwa aparat chwytający. Drugą piłeczkę, którą chciałbym Państwu, to już możecie Państwo we własnym zakresie dokupić, to jest taka piłeczka, może takiej wielkości jak ta, o wiele twardsza, czasami są z różnego rodzaju pustkami. Możemy sobie robić masaż stóp. Na stopach i dłoniach są receptory, pewnie Państwo o nich słyszeliście. Odpowiedni masaż tych receptorów bardzo wpływa na poprawę samopoczucia nie tylko u osób starszych, ale w każdym wieku. No to dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do naszego wykładu. Poproszę o pierwszy slajd. Ok, taką łapkę. Robię to w takim razie, że Pan widział. Proszę Państwa, z naukowego punktu widzenia to, co badali moi koledzy, naukowcy, definiujemy 400 przyczyn upadków w różnych sytuacjach, czyli to jest cała już w tej chwili nauka, w której możemy powiedzieć, że te upadki następowały w różnym charakterze, na przykład na śliskiej powierzchni, upadek następował w wyniku zderzenia z jakimś przedmiotem lub z osobą,